Dzień dobry, mamy godzinę 6:30. Wczoraj montowałem do godziny 12, więc dzisiaj nie było szans, żeby wcześniej wstać. Ale jest to taki mały przedsmak tego, jak to będzie wyglądało, gdy już nie będzie epidemii. Jeżeli chodzi o sprawność procesu montowania, to jest nad czym pracować. Dzisiejszy vlog zdecydowanie nie będzie rugbowy, ale po tych 50 odcinkach chciałbym się podzielić z wami pewnymi refleksjami, które mam. Podczas procesu kręcenia vlogów zauważyłem, że występuje kilka etapów i chciałbym wam właśnie o tym opowiedzieć. Pierwszy etap to było w ogóle rozpoczęcie vlogowania, gdzie musiałem wziąć kamerę, jakoś nauczyć się podstawowego montażu, nagrać swoją twarz, mieć pomysł na odcinek i później oczywiście wszystko to razem złączyć i wrzucić na YouTube'a, czyli już jakby upublicznić swój wizerunek i liczyć się z tym, że mogą być dobre, złe komentarze. Choć na razie komentarze są w 100% dobre, z czego się bardzo cieszę i za co wielkie dzięki. Ale tak, ten pierwszy etap gdzieś wywoływał jakiś taki dyskomfort i nie do końca było to takie łatwe uczucie. Drugim etapem, takim, który się samoistnie wyodrębnił, ale jest naturalną koleją rzeczy, było nagranie drugiej osoby, no bo nie jest to nawet dla mnie, operatora kamery, najłatwiejszą sprawą, żeby podejść do kogoś i wetknąć mu przed nos ten obiektyw, ale z czasem jednak doszedłem do wniosku, że jest to kwestia przełamania jakiejś swojej bariery. Jeżeli ktoś by nie życzył sobie nagrywania, to może mi to śmiało powiedzieć. Na razie taka sytuacja nie miała miejsca, więc bardzo się cieszę, że nie jestem jakiś uciążliwy w tym nagrywaniu. Chyba, że po tym vlogu posypią się jakieś uwagi do mnie od chłopaków, a mam nadzieję, że nie. I trzeci etap, który miał miejsce wczoraj, czyli nagrywanie treningu. Mam świadomość, że nie zawsze będzie ono wyglądało tak samo, bo są momenty, gdzie od początku do końca wykonujesz jakieś zadania na treningu. Oczywiście nie będę wtedy latał z kamerą i tam wszystkim przeszkadzał, siebie rozpraszał, trenera czy zawodników, bo jednak priorytetem jest trening. Wczoraj też fajnie to zadziałało, że Jacek mi wskazywał momenty, w których mogę poćwiczyć, że na przykład za 5 minut zaczniemy cały trening, albo teraz jest przerwa, więc możesz ustawić kamerę, także obawy, które miałem przed, zostały rozwiane, ale też mam dalej tą świadomość, że nie zawsze to może tak wyglądać. Czasami wejście na trening po prostu rozpocznie się nagraniem początku i końca treningu i jakby mam tego świadomość. I jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że jakby trening jest priorytetem i nie zamierzam po prostu patrzeć, jak inni biegają i siebie nagrywać, nie? To by nie miało sensu. Bardzo dużo vlogerów też powtarza, ja też to mówiłem, że proces vlogowania jest bardzo fajny i nadal przy tym zostaję. Z takich planów na przyszłość mam nadzieję, że uda mi się bardziej osadzić ten vlog w klimacie Szczecina i dotrzeć do szczecińskich odbiorców. Być może to będzie sposób na zachęcenie ludzi, żeby do nas przyszli. Trzeba po prostu spróbować i zobaczyć. Jeszcze kilkaset vlogów przede mną, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw. Zaraz zabieram się za szybkie montowanie tego szybkiego odcinka. Jutro jesteśmy umówieni z chłopakami na siłownię pod chmurką. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia na boisku. Cześć!